Dobry wieczór, drodzy przyjaciele, jesteście znowu na kanale Marka Solonina. I to druga część bardzo smutnej historii poświęcona tragedii, która zdarzyła się 10 kwietnia 2010 roku. Rozbił się samolot z polską delegacją w okolicach lotniska Siewiernego około Smoleńska. Krótko przypominam treść naszej poprzedniej rozmowy. Opierając się o oficjalny dokument, 200 stron raportu Międzynarodowego Lotniczego Komitetu poświęconego dochodzeniu tej katastrofy, Międzynarodowy Komitet składał się z Rosji, Uzbekistanu i Azerbejdżanu. Ułożono raport, według którego wydruki czarnej skrzynki i inna informacja świadcząca o tym, że ten samolot Tu-154M, na pokładzie którego było 96 osób, łącznie z prezydentem Polski, jego żoną, trzema marszałkami Sejmu. Również była duża ilość działaczy wojskowo-politycznych, osoby duchowne itd. Ten samolot nigdy ni dokąd nie spadał. On wykonywał normalny lot, wszystkie systemy samolotu pracowali normalnie. On zaczynał lądowanie pod normalnym wyliczonym kątem. Nachylonej trajektorii 3 stopni na 10 sekund. Jeżeli nie mylę się, to z normalną prędkością lądowania i pionową szybkością nieprzekraczającą normy ustawione przez kierownictwo eksploatacji lotniczej, centymetr na sekundę minus. Z poprawną konfiguracją lotniczą, klapy wysunięte pod potrzebnym kątem itd. W takim stanie samolot całkiem kierowany wylądował. Tylko że wylądował on nie na betonowy pas startowy lotniska, a wylądował w małolasie. Nie można to nazwać słowem las. Jak widzicie, małolas. W wyniku lądowania samolotu w małolasie, jeszcze raz powtarzam, wyliczone lądowanie z normalnymi dla tego samolotu prędkościami, kątami i nabliżeniu się do ziemi. W wyniku lądowania nie na pas startowy, a w małolasie, jak mówiono w makowskim raporcie, wszyscy ludzie przebywający na pokładzie tego samolotu zginęli. Ciała niektórych z nich byli rozczłonkowane, to znaczy rozerwane. Przyczyną, jak powiedziano w raporcie błyskawicznej śmierci wszystkich osób na pokładzie, ukazano w raporcie MAK przeciążenie hamowania, zbyt wysokie dla człowieka, które wynosiło 100 że, to znaczy 980 metrów na sekundę. Dalej włączamy głowę. Fizyka 7 klasy szkoły średniej i już prościej wymyślić się nie da. Samolot poruszał się z prędkością, ona rzeczywiście zmieniała się, ale była około 74-75 metrów na sekundę. Przyspieszenie hamowania nam powiedziane, więc samolot o tej prędkości do zera zahamował 75 dzielimy na 980 i mamy coś około 70 milisekund. 70 milisekund. Ile to jest 70 milisekund? Człowiek zazwyczaj miga 250-300 milisekund. To znaczy, że 70 milisekund to błyskawicznie z punktu widzenia człowieka. Samochód leciał z prędkością 75 metrów na sekundę. To około 260 km na godzinę. Jechał jako samochód wyścigowy. Potem, za czas mniejszy od czasu migania, człowiek miga 200-300 milisekund, natychmiastowo zatrzymał się. I stało się przeciążenie, u którego wszyscy ludzie zginęli. Nie ma to nic wspólnego z realnością. Zrozumiało jest, że zatrzymać się za czas mniejszy od czasu migania samolot mógł tylko w przypadku, gdy on zetknął się z pionowo stojącą przed nim górą. No jeszcze może być, jeżeli on pionowo spadał do ziemi i uderzył się o coś twardego na ziemi. Jednak widzimy tam dość miękki grunt. Bagnista miejscowość, jak napisano w raporcie MAK. Bagnista działka. I ten samolot porozrzucał swoje części na dystansie w kilkaset metrów,
co absolutnie wyklucza możliwość przeciążenia stoże przy hamowaniu. No i jeszcze jeden moment, o którym w pierwszej naszej części nie wspomniałem, ale warto o nim powiedzieć oczywiście, to to, że istnieje prawo zachowania energii. Jeżeli samolot leciał 76 ton masa lądowania, on miał 76 tysięcy kilogramów. On miał prędkość 75 metrów na sekundę. Energia kinetyczna mv do kwadratu podzielone przez 2 mnożymy, dzielimy i dostajemy, że ten samolot miał energię kinetyczną, która jest równa energii wybuchu 55 kg trotylu. 55 kg trotylu to 100 mm, nie przepraszam, 200 mm pocisk artyleryjski. To znaczy, że to bardzo ciężka 100 kg bomba na przykład. Istnieją wyliczenia, standardy wyznaczenia kratera. Uwolnienie energii 55 kg trotylu w ciągu 75 milisekund to eksplozja. Powinno by było to utworzyć krater 27 metrów sześciennych. Troszeczkę zaokrągliłam liczbę, ale Państwo rozumieją, że prościej liczyć 3 razy 3 i jeszcze 3. 3 metry na 3 metry i jeszcze 3 dogłębnie. Taki krater, który ma rozmiar pokoju, miałby pojawić się wśród lasu, ale nie widzimy tego. A to, co widzimy, to w ogóle nie jest podobne na jamę 3 razy 3 i jeszcze 3. To taka bardzo słaba i oczywiście długa, długością zgodnie z raportem Mach 70 metrów, bruzda, którą na ziemi przekopał stabilizator. Jednym słowem, nie ma żadnych śladów uderzenia, przy których mogłoby wyniknąć uderzeniowe przeciążenie stoże. Teraz powinienem naprawić błąd popełniony zeszłego razu. On nie jest pryncypialny, ale jest ważny. Zeszłego razu, nie sprawdziwszy uważnie, powiedziałem, że samolot drapnął ziemię na stoku. Nie było tego. Proszę spojrzeć na obrazek. Widzimy po tych zaznaczeniach, że to metry od pasu startowego. Gdzieś około 600-800 metrów od pasu startowego naprawdę jest miejscowość z pochyleniem. Ale tą część samolot przeleciał, dlatego że widzimy tam drogę. W Smoleńsku ona jest nazywana drogą Kutuzowa. Na drodze wciąż był ruch samochodowy. On przeleciał przez drogę, nie dotknął tam żadnego samochodu. Auta tam nadal jeździli, nie rozorał tam nic. A już spotkanie z ziemią i główną strefą, gdzie były porozrzucane fragmenty samolotu, Państwo mogą zobaczyć, zdarzyło się około 350-600 metrów od pasu startowego. Odbyło się to już za drogą, bliżej do lotniska niż jest droga. A tam absolutnie równa powierzchnia. To znaczy, że w żadny, nawet bardzo połogi jar, jeżeli można nazwać tak pochylenie 6 czy 7 stopni, on nie uderzał się. Tę pochyloną miejscowość on przeleciał w powietrzu. To potwierdza się wielokrotnie, oprócz tego faktu, że po drodze nadal jeździli samochody. Proszę spojrzeć na następny obrazek. To raport Flankiera. Powtarzam, że podaję linka w opisaniu. To chyba grupa osób, no nie wiem, Flankier 20. W 2016 roku oni wydali 100-stronny raport. Bardzo szczegółowy, z opisaniem okoliczności śmierci. Moim zdaniem, jeszcze raz powtarzam, nic nawet blisko podobnego za jakością i poważnością pracy do tego raportu Flankiera nie ma. Więc zniknięcie prądu, FSM Memory Frozen. Jest to ten punkt, gdzie zniknął prąd na komputerze pokładowym i więcej nie ma nagrania. Znaczy to, że coś bardzo złego zdarzyło się z samolotem. Ten punkt, jak można zobaczyć, znajduje się już za drogą, w lewej części obrazku. I odpowiednio tu już pod nim, już równa powierzchnia, na ile może być coś równe w przyrodzie. A co to jest za punkt poprzedni, TAVS 38? Jest to punkt, proszę spojrzeć na ekran, w którym samolot coś potrząsnęło. NY to pionowe przeciążenie. Tutaj widzimy, że w ten moment
bardzo krótki moment, przeciążenie zaczęło się zmieniać. Nie dość, że ono wyrosło do kilku jednostek, to ono jeszcze zaczęło z gigantyczną prędkością ułamki sekundy się zmniejszać na ujemne. To znaczy, że jakieś zdarzenie potrząsnęło samolot. No i dlatego, żeby w ogóle nie wynikało wątpliwości, kiedy odbyło się to zdarzenie, znajdujemy odpowiednią 119 stronę makowskiego raportu. Tutaj on jest przed Państwem, zrozumiało jest napisane. Tak, w zeszły raz to przegapiłem, ale teraz bardzo przepraszam. Czytam na głos. Zniknięcie prądu, FMS, w nawiasach zamrożenie pamięci, odbyło się o 10:41:05. Wysokość z korektą barometru około 15 metrów. Jak rozumieją Państwo, 15 metrów nad ziemią, a nie 15 metrów pod ziemią. Więc jakieś zdarzenie, które wszystko wyłączyło w samolocie, odbyło się w powietrzu. A teraz przypominam znany aforyzm o tym, że prawdę mówić łatwo. Te wyrażenie teraz mówić nieprzyjemnie, jak rozumieją Państwo, ale łatwo. Przejdźmy do studiowania następnego dokumenta. Jest to jego okładka, strona tytułowa przed Państwem. To w 2018 roku Komisja Polska pod kierownictwem Mocarewicza przygotowała swój raport o okolicznościach wypadku samolotowego. 2018 rok. Jeszcze raz zwracam Państwa uwagę na to, że raport Frankiera był szybciej. Ale Polacy chyba nie mieli z nim nic do czynienia. Na samym początku naszej rozmowy powiedziałem, że mówimy o stronie technicznej i wszystkich pytań stosowanych strony politycznej w tej sprawie unikamy. Jednak zbliżamy się do tego momentu, kiedy jestem zmuszony zrobić mały wyjątek z tej reguły. Inaczej nie będzie zrozumiało, kto to jest Mocarewicz, co to w ogóle za raport i co się dzieje. Tym więcej, że dużo osób, było już prawie 5,5 tysięcy komentarzy w moment, gdy nagrywałem. Mnóstwo osób dziwi się, pyta, twierdzą, ale Polacy zgodzili się z tym. Moi drodzy, na ten moment nie było ujednoliczonej pozycji. Nie było jedności w życiu politycznym Polski. I ten brak jedności, wybieram najbardziej łagodne słowa, doszło do tego, nie, raczej nie doszło, a przedłużało się, do tego, że to dzielenie w polityce, w elicie politycznej, w stosunku obywateli do swoich polityków ciągnęło się dużo lat, kilkadziesiątków lat i ciągnie się do dziś, jeszcze od epoki Solidarności i reżimu komunistycznego. Kategorycznie nie zamierzam mówić, kto był lepszy, a kto gorszy, ale istniały rozłamy. I ten rozłam odzwierciedla się w tym samym zdarzeniu, o którym mówimy. Otwieramy i czytamy. Wspomnienia? Nie, to raczej nie wspomnienia, a wywiad, który w 2011 roku udzielił na ten moment już były poseł Polski w Moskwie, Jerzy Bajer. Wywiad ten udzielił dla dużej polskiej gazety Gazeta Wyborcza. W tym wywiadzie on jako poseł, który zajmował się organizacją tych działań, daje swoją ocenę wszystkiemu, co się działo. Było dwie wizyty. Nie jedna, a dwie. Nie jedna polska delegacja, a dwie. 7 kwietnia 2010 roku przyleciała polska delegacja rządowa na czele z prezesem Rady Ministrów Tuskiem. Gościł ją premier Federacji Rosyjskiej Putin. Była to oficjalna wizyta delegacji polskiej. Odwiedziła ona memoriał w Katyniu. 3 dni po tym przeleciał jeszcze jeden samolot z jeszcze jedną polską delegacją, nieoficjalną. Co o tym mówi w wywiadzie na ten moment poseł polski w Moskwie? Słuchałem to wszystko z odrazą. Dla mnie uczestnictwo dwójka wyższych przedstawicieli państwa w dwóch różnych przedsięwzięciach w Katyniu za taki krótki okres czasu było obrazą republiki. Oni zademonstrowali niezdolność razem pokłonić się masowemu grobu w Katyniu.
Jako obywatel nie mogłem z tym pogodzić się, ale jako urzędnik musiałem. Rozłam ten, jak wiadomo, do dziś istnieje. Kilka dni temu, kiedy była kolejna 11. rocznica tragedii, w Warszawie obchodzono ją z bójkami na ulicy. Próbą zrobić skandal, karnałów jakiś znęcający był na miejscu memoriala itd. Dlatego, kiedy niektórzy dziennikarze mówią i piszą, że w tym samolocie Tu-154 przybywało całe najwyższe kierownictwo Polski, to bardzo ważny błąd. Było tam kierownictwo tylko jednej połowy. Jedna z tych części przeciwnych, która jeszcze do rzeczy miała w państwie w ciągu długich lat gdzieś około 50% poparcie obywateli, kierownictwo jednej z tych połów, prawie w pełnym składzie i czynny prezydent, i ostatni z rzędu prezydent Polski na uchodźstwie, i inne osoby, organizatorzy Solidarności, kierownictwo jednej z tych połów było tam w samolocie, który rozbił się. A kierownictwo innej połowy polskiej polityki na czele z Tuskiem było w innym samolocie. Nie, poprawnie mówiąc, w tymże samolocie. Był to technicznie i fizycznie ten sam samolot, który przyleciał 7 kwietnia, 3 dni wcześniej, na to same lotnisko. I co dość ważne, na miejscu drugiego pilota siedział ten sam Arkadiusz Protosiuk, który zginął w tragicznym locie 10 kwietnia. Więc Moczarewicz to przedstawiciel tej połowy, tej części polskich polityków. Nie nazywam i nie podaję ocen tej połowy kierownictwa, której zginęło w Smoleńsku. Co dotyczy stanowisk, to w 1968 roku, jako 20-letni chłopak, on już był w Komitecie Ochrony Pracowników, z którego później wyrastała Solidarność. W 1992 roku, w nowej postkomunistycznej Polsce, był on ministrem do spraw wewnętrznych. Wtedy on, jako minister do spraw wewnętrznych, opublikował dużą listę agentów Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego. Powiem tak. Wśród tych agentów był Lech Wałęsa, laureat Nagrody Nobla, prezydent państwa, znany w całym świecie człowiek. Andrzej Wajda film o nim nagrał, Człowiek z żelaza. Skandal był straszny. Jak można było tak obrazić taką osobę? Na tym duża luka w politycznej biografii Moczarewicza do 2006 roku od 1992. Ale później, kiedy zmarł jeden z kierowników Polskiego Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego, jego żona spełniła ostatnią wolę męża. Przekazała jego osobiste archiw i tam był ręcznie napisany list agenta Bolika o współpracy. Ale nie o to teraz chodzi. W 2006 roku, powróciwszy do polityki, Moczarewicz został szefem kontrwywiadu wojskowego. Prosto mówiąc, i potem on był ministrem obrony państwa. Tu znowu obraził pół Polski. Mało tego, że opublikował, zwolnił setki oficerów, którzy według jego zdania, jako kierownika kontrwywiadu wojskowego, byli rosyjskimi agentami. Takim było jego zdanie. Druga połowa Polski z tym się nie zgodziła. Odebrała to jako skandal z celem podważyć polityczny wpływ. No to jest zrozumiałe. Człowiek ten został kierownikiem grupy, która stworzyła raport, jaki nadal będziemy nazywać raportem Mickiewicza, albo drugim raportem polskim. Jednocześnie z raportem MAK w 2011 roku był napisany pierwszy polski raport pod kierownictwem Komisji Millera. On całkowicie i we wszystkim zgadzał się z raportem MAK. W drugim polskim raporcie oni zawsze są wspomniane łącznie. Raport MAK i raport Komisji Millera. Więc po tej przedmowie przejdźmy do rzeczy. Co właśnie widzimy? Na jednej z pierwszych, ja oczywiście korzystałem z wersji angielskiej raportu Moczarewicza. W jednej z pierwszych stron, tutaj ona jest przed państwem, widzimy bardzo interesującą rzecz. Elektronny system nadzorczy wejścia ludzi na teren chroniony nie funkcjonował w noc z 9 na 10 kwietnia. Źródło informacji, raport Biura Ochrony Rządu.
służby kontrwywiadu wojskowego, coś podobnego do rosyjskiego FSO. Następnie pojemnik masą 1066 kg, 1066 kg, z częściami zamiennymi nie był sprawdzony i był załadowany na samolot w noc z 9 na 10 kwietnia, bez jakiejkolwiek kontroli. Interesujące informacje. Według mnie jest to interesujące informacje. W każdym przypadku jest ona bardziej ciekawa niż informacja o mgle, moim zdaniem. Słyszeliśmy kiedyś o tym pojemniku 1066 kg? 3 lata już minęło od publikacji, ale o tym dlaczegoś nie wspomina się. Więcej mówi się o mgle. Oczywiście nie tylko dla mnie wydaje się to bardzo interesującym. Jeżeli na pokładzie była eksplozja, samolot skąd wyleciał? Z Moskwy czy z Warszawy? Więc tam ich i zostawili. Co to my dotąd zakradli się jacyś rosyjskie agenci? Zostawili tam materiały wybuchowe? Szukajcie u siebie w takim razie. Następnie. No co to? To fragmenty samolotu, ułamki kadłuba samolotu. Boczne panele kadłuba, jak mogą zobaczyć Państwo, są wywinięte, nie po prostu, a na 90 stopni i nawet dalej. Dlaczego ten cylindryczny kadłub samolotu, w wyniku, jak stwierdza raport MAK-u, bardzo mocnego uderzenia o ziemię, wywija się na zewnątrz? Przetworzył się na podobieństwo ptaka z rozprostartymi skrzydłami. Następny obrazek. Co to jest? Jest to część, ułamek oderwanej części lewego skrzydła. Widzimy, że jego okrycie, takimi sobie liśćmi, zakręca się do góry, a ta część, która na dole, bliżej do ziemi, na tym zdjęciu ona tak samo na 90 stopni wykręca się do dołu. Co to jest? To nos lewego skrzydła, który rozbił się bardzo mocno, jak nam mówiono. I widać w czerwonym kółku, że jakaś niezrozumiała moc wykręciła to okrycie. Liścia z aluminiumu wykręciła. Przy tym proszę zauważyć, jedne jedną stronę, inne w inną. Co by to mogło być? Został przeprowadzony eksperyment. Zrobiono było kawałek tej części skrzydła, dlatego jest taki błyszczący i czysty, bo jest nowy. W środku poderwano materiały wybuchowe i w wyniku dostali ten znany wszystkim technikom wybuchowym i opisany we wszystkich popularnych książkach efekt zaginięcia płatków. Fala uderzeniowa jest szybka. Ona tak mocno uderza, że inercja, ten moment, który utrzymuje płatek, jego wystarcza na to, żeby aż zakręcił się. Bardzo interesująco. Następnie, a co to jest? A to lewe drzwi. Lewe drzwi, przez które pasażerowie zachodzili do samolotu. Te drzwi zostały wyrwane z kadłuba i pod działaniem jakiejś siły wetknięte w ziemię. Tak, ziemia miękka, nie sprzeczam się. W wyniku drzwi weszły w ziemię na głębokość 1 metra. To znaczy, że samolot ślizgał się nad ziemią, leciał nad ziemią, drzwi od niego odeszli, zdecydowały, że chcą poruszać się osobnie do dołu i dalej tam są wyliczenia zrobione w 2 instytutach z różnymi prędkościami. 115 metrów na sekundę, 500 km na godzinę, liczę to w głowie. Uderzyły się o ziemię i weszli w nią na metr. Dlaczego by to się tak zdarzyło? To akurat jest ta sama fatalna brzoza. Po pierwsze widzimy, że ta część brzozy, która spadła według zdjęcia, spadła na prawą stronę, w kierunku poruszania się samolotu na prawo. To znaczy, że samolot leciał w głębokość obrazu. Wierzchołek brzozy, który niby był obłamany samolotem, spadł nie do przodu, dokąd uderzał samolot, nie do przodu i na lewo, dokąd ją miało odrzucić skrzydło samolotu. Nie. Wierzchołek brzozy spadł prostopadło. Jedyne słowo, które znam w języku polskim. Ono cudownie brzmiało w filmie propagandyskim. Prostopadło do przebiegu poruszania się samolotu spadł wierzchołek drzewa. I tutaj na zdjęciu z góry widać oderwane pod wpływem jakiejś mocy kawałki skrzydła, które aż weszły w tą brzozę.
Przy tym, jeszcze raz powtarzam, brzoza obłamana jest na wysokości 5 czy 6 metrów, a prąd na pokładzie zniknął jeszcze na wysokości 15 metrów. I już gdzieś około 300 metrów po tym, jak samolot przeleciał brzozę. To jest te same skrzydło, które przycięła brzoza, o czym teraz rozmawialiśmy. Dużo osób w komentarzach napisali, ona nie przycięła. Dlaczego Sołonin mówi, że przycięła? Ona po prostu zgniatła i odłamała siłą podnoszenia. A nie, tutaj są wykładzone ułamki. Widzimy, że brzoza czy coś innego bardzo ostrożnie, praktycznie jak nożyczkiem, obcięła trzechlanżeronowe skrzydło. Ono na tej części jeszcze jest trzechlanżeronowym. Wyjaśniam. Oderwany kawałek mniej więcej cały, ale w jakim dziwnym stanie jest to, co było bliżej do kadłuba. Ta część skrzydła to część lewego skrzydła, która jest po prawej stronie linii cięcia. Ona jest u mnie zaznaczona strzałką. Po tej części żadna brzoza nie uderzała, ale jak widzą Państwo, ta część skrzydła znajduje się w o wiele gorszym stanie. No i jeszcze raz na temat tego ułamku. To zrzut ekranu z raportu Flankera. Oni są osoby bardzo uważne. Wszyscy patrzyli na ten ułamek. On jest na wszystkich zdjęciach. Flankierowcy bardzo uważni. Widzą Państwo, że coś tam jest wzięte w czerwone kółko. To znaczy, że coś, brzoza, drzewo, gałąź, teleportowało się i przyniosło się przez przedskrzydło, na którym nie ma żadnych uszkodzeń. Przedskrzydło to to, co znajduje się przed skrzydłem, a między nimi wynika pustota. Między przedskrzydłem a nosem skrzydła przechodzi powietrze i to w pewny sposób pomaga samolotowi latać. Dalej w schowanej przed skrzydłem strefie nosa skrzydła widzimy tam rozerwanie ukrycia, coś zginięte i tak dalej. Żadne zetknięcie z żadnym przedmiotem, które było przed skrzydłem, nie mogło zrobić podobnego obrazku. Nieuszkodzone przedskrzydło, a za nim zginięty, częściowo nawet rozerwany nos skrzydła. Według zdania Flankiera, moim zdaniem to dość mądra myśl, są to ślady zawieszenia tego, czym dźwig do podnoszenia przenosi. Znaczy to, że skrzydło było w innym miejscu. Jego podnieśli i przyciągnęli bliżej do brzozy, pomyśleli, że będzie tak chyba bardziej pięknie. Teraz porozmawiamy na temat oderwanego skrzydła. Jest to model samolotu Tu-154, łamaną częścią lewego skrzydła, akurat w tym miejscu, gdzie jest to potrzebne. W Róży Aerodynamicznej chcieli dowiedzieć się, co się właśnie z nim dzieje. No w ogóle Flankier o tym też napisał, nie mając żadnej rury aerodynamicznej i zasobów finansowych. Proszę mi wybaczyć. Nie wspominaliśmy o tym, co było zrozumiałe w poprzednim odcinku, że oderwano było 6 metrów skrzydła. Rozmach obu skrzydeł 38 metrów w tym samolocie. Nie miałoby to skutkować natychmiastowym przewróceniem samolotu, dlatego że jest tam lotka. Kawałek skrzydła na lotce zniknął i to znaczy, że ta część przestała tworzyć siłę podnoszenia. Tylko przestała tworzyć siłę podnoszenia do góry. A zależnie od skierowania lotki, ona jeszcze może tworzyć siłę podnoszenia skierowaną do dołu. Więc to całkiem mogłoby być połączone. No ale to Polacy sprawdzali. Przed Państwem jest raport. Tłumaczę ze strony. Bardzo precyzyjne eksperymenty przeprowadzone w Róży Aerodynamicznej w czwórce różnych instytucji wykazali, że spadek siły podnoszenia związany z odłamaniem części skrzydła 6,5 metra powoduje łącznie zmniejszenie siły podnoszenia w zakresie 4,8%, 8,7%, zależnie od kąta natarcia, po którym znajdował się samolot. I to zmniejszenie nie powinno było skutkować przewróceniem samolotu. Jeszcze jeden ważny element w tej sprawie, związany z tym, że kiedy w zeszły raz o tym mówiliśmy, w komentarzach była duża ilość pytań, zaprzeczeń następującego charakteru. Sołonin mówi tylko o hamowaniu i zbliżeniu się do przodu, uderzeniu się o coś, ale samolot jeszcze się kręcił. On był tak mocno rozkręcony, że wszystkie osoby były rozczłonkowane. No, moi drodzy, za 2 sekundy
jak widać z pozostałych jeszcze do zniknięcia prądu nagrań czarnej skrzynki, za 3 sekundy samolot pochylił się na 65 stopni. To znaczy, że prędkość kątowa 30 stopni na sekundę, albo pełny obrót za 12 sekund. Pełny obrót za 12 sekund to Państwo nawet nie wyczują mocnego dyskomfortu. Kolejki górskie z taką prędkością kręcą się. To nie centryfuga. Tutaj nawet jeżeli zechcą Państwo policzyć przeciążenie, to dostaną Państwo śmiesznie liczby. Ułamki, części dziesiątej jednostek przeciążenia. To znaczy, że od tego przekręcania się z prędkością 30 stopni na sekundę, oczywiście u nijakich ludzi nic się oderwać nie mogło, ale istnieje o wiele bardziej interesujący element w raporcie MAK, na który zwrócił uwagę już dużo razy wspomniany wcześniej Plankier. Proszę spojrzeć na ekran. To opis stanu ciała dowódcy załogi. Czytam. Na stronie tylnej lewego nadgarstka i lewego przedramia pilota znaleziono uszkodzenie, które jest charakterystyczne dla poślizgu ręki ze stera, to za co trzyma się człowiek, i uderzeniu się o deskę rozdzielczą, co pozwala mówić, że lewa ręka znajdowała się w stanie z odnośnie słabym zaciskiem, tera nadgarstkiem ręki, co nie jest charakterystyczne dla sytuacji stresowych, które zagrażają życiu pilota. Ekspertowi wydało się, że tego jest za mało i on jeszcze dodał. Zazwyczaj ma miejsce udruchowy zacisk baranka stera pilotem, który powoduje urazy dłoń. To znaczy, że sytuacja jest całkiem inna. Człowiek na tyle mocno zaciska baranek stera, że dostaje urazy dłoń. To samo jest napisane o drugim pilocie. Tylko u niego ześlizgnęli dwie ręki ze stera i uderzyły się o deskę rozdzielczą. Odpowiednio uszkodzone obie ręce. Dlaczego u dowódcy tylko lewa ręka? Dlatego, że prawa była na ramieniu dźwigni, która kieruje gazem. Ciąg silnika. On maksymalny ciąg silnikowi dawał na wzniesieniu. Eksperci, czy ci, którzy śledzili pracę ekspertów i poprawiali raport, zrozumieli, co oni napisali. I dlatego jeszcze dodali, że przyczyną tego, że nie było charakterystycznego zacisku, jak to zazwyczaj jest w sytuacjach stresowych, była dezorientacja przestrzenna, która zdarza się przy zbyt mocnym nachyleniu samolotu i jego przekręceniu, co spowodowało redystrybucję wysiłku mięśni pilota, celem której jest zachowanie optymalnej pozycji w krześle pilota. Znaczy to, że człowiek nie zdążył i dowódca i drugi pilot nie zacisnęli przed śmiercią, nie złapali się mocno rękami, palcami, dłońmi za ster. Ekspert to wyjaśnia tym, że kiedy samolot zaczął przekręcać się, oni dlaczegoś wyluzowali ręce, zamiast tego, żeby ich instynktownie i konwulsyjnie ścisnąć. Przypominam, że odruch chwytania to podstawowy instynkt człowieka. Pamiętają Państwo, jak małemu dziecku, maluchowi, daje się palca i on ręczkami łapie się. Zaprogramowane. Chwytać się podczas spadania to jest zaprogramowane. Dlatego moim zdaniem absolutnie absurdalnym jest mówić o tym, że nie ma charakterystycznego zacisku, ponieważ samolot zaczął pochylać się. O wiele więcej prawdziwym wydaje mi się przypuszczenie Plankiera o tym, że dowódca i drugi pilot zmarli albo przynajmniej stracili świadomość szybciej przed tym, jak samolot zaczął przekręcać się na bok. Jeszcze raz, prędkość kątowa nachylenia się stanowiła 30 stopni na sekundę. W nachyleniu 65 stopni. Przy tym nachyleniu już zniknął prąd na samolocie. On poruszał się 2 sekundy. Po to, by coś konwulsyjnie odruchowo zacisnąć, człowiek potrzebuje 0,2-0,3 sekundy, to znaczy 200-300 milisekund. W opisie wideo podaję linka na cudowną zapałkę w internecie, mogą Państwo sprawdzić czas swojej reakcji. U mnie wyszło 266 milisekund.
a pochylał się samolot 2 sekundy. Więc jeżeli na ten moment, kiedy samolot zaczął pochylać się, dowódca załogi i drugi pilot byli jeszcze żywi, to oni mieli dużo czasu na to, żeby konwulsyjnie złapać się za stera. Jeżeli tego zacisku nie ma, jak uważa Flanker, i ja z nim całkiem się zgadzam, to znaczy, że ich śmierć nastąpiła o wiele szybciej, niż samolot pochylił się. Poruszamy się dalej raportem Mocarewicza. Jest to rozrzucanie ułamków samolotu. Widzą Państwo, napisano Kutuzowa. To ta sama ulica Kutuzowa, ważna ona dla nas tym, że po lewej stronie od niej na zdjęciu jest już pozioma powierzchnia, gdzie nie ma żadnego nachylenia w ogóle. Brzoza to brzoza oczywiście. Jak widzimy, ułamki lewego skrzydła, tego samego, które uderzyło się o brzozę, porozrzucane są na dystansie kilkuset metrów. Skrzydło jest rozerwane na malutkie, małe i duże ułamki i porozrzucane na kilkuset metrów, zaczynając od brzozy. Rozrzucanie ułamków najbardziej sztywnej części, co tylko jest w samolocie, to sekcja środkowa. Jest to sztywne pudełko, które łączy lewą i prawą zdejmujące się części skrzydła. Tam najbardziej mocny moment zginający, dlatego najbardziej sztywny i wytrwałe elementy. Sekcja środkowa porozrzucana już poza drogą, na gładkim, poziomym polu. Duże kawałki najbardziej sztywnej części samolotu, sekcji środkowej, porozrzucane, jak widać, na dystansie minimum 70 metrów. I tu już bardzo daleko za brzozą. Następnie przejdźmy do najbardziej niemiłej części naszej prawdziwej fabuły. Czytamy raport Mocarewicza na temat stanu ciał ludzi, którzy zginęli. Uwaga na ekran. Ciało jednego z pasażerów było wciśnięte w ścianę toalety, która znajduje się w tylnej części samolotu. Przy tym człowiek przyleciał dotąd bez oparcia siedzenia. I ciało było wciśnięte z taką mocą, to znaczy, że człowiek leciał do tyłu, nie za ruchem samolotu, dokąd on musiałby leciać pod wpływem przeciążenia, hamowania, a człowiek dla czegoś poleciał do tyłu, tylną część kadłuba i uderzył się o ścianę toalety z taką mocą, że ta ściana obróciła się dookoła ludzkiego ciała. Poważnie mówiąc, na tym można by było już kończyć, ale czytamy dalej. Częściowo lub całkiem odzież była zerwana przynajmniej z 35 osób. W większości przebywających w trzeciej salonce, tam gdzie znajdował się prezydencki luks. Z 20 osób, którzy przebywali w trzeciej salonce, przynajmniej z 12 osób odzież została zerwana całkiem lub prawie całkiem. Następnie zaznacza się, że z badań wiadomo, że po to, by zerwać odzież człowieka, powinna być prędkość powietrza 460 km na godzinę, czego w tym samolocie na pewno nie było, ponieważ więcej 265 u niego być nie mogło w ogóle. Następny obrazek to najbardziej smutny obrazek. To obszar rozrzucania ciał, fragmentów ciał. Na czerwono, czerwonymi kropkami, tam jak widać różne są kropki. Nierozczłonkowane ciała zaznaczone kółkami, a innymi figurami zaznaczone są fragmenty ciał. Czerwone to ci, kto znajdował się w tym samym prezydenckim luksie, w trzeciej salonce. Jak widać, akurat oni, fragmenty ciał i ciała tych, kto znajdował się w trzeciej salonce, porozrzucane na ogromnym terenie w kilkuset metrów. Przy tym, jak zaznaczono w raporcie, na obrazku po prawej stronie zaznaczono kołem fragmenty ciał przebywających w trzeciej salonce,
Oni pojawiają się na Ziemi wcześniej niż ułamki samolotu. Wcześniej niż ułamki samolotu, to znaczy, że ci ludzie zostali fragmentami ciał wcześniej niż samolot zaczął rozłamywać się na części przy dotknięciu do Ziemi. To właśnie historia. To właśnie fakty. Przynajmniej z punktu widzenia Moceriewicza to fakty. Pewnie, że ci, którzy z tym nie zgadzają się, mieli 3 lata, żeby zaprzeczyć, ogłosić, że te fakty są niewiarygodne. Nie było żadnego rozrzucania ani ułamków, ani fragmentów, ale oni tego nie robią. I to widzę po tym, co piszą trolle, które przyszli na nasz kanał. Mgła, lekkomyślny pilot, dokąd oni polecieli ci Polacy, ich powiadomili, że nie trzeba lądować, a oni nadal zrobili swoje. Moi drodzy, chcecie porozmawiać o mgle? Dobrze, porozmawiajmy o mgle. Tylko proszę się nie obrażać. Rozmowę o mgle zaczniemy od dokumentu, który ma super nazwę, która pasuje do rozpraszania mgło zagadki. Nagranie otwartego mikrofonu. Co to jest? To w sterowni, w punkcie, gdzie znajduje się kierownictwo lotami, zainstalowany otwarty mikrofon, który nagrywa wszystkie dźwięki, słowa, skrzypnięcia itd. Wszystko, co tylko zabrzmiało wśród wszystkich uczestników, którzy na Ziemi kierują lotami. Odpowiednio to jest opublikowane. Pewne rozszyfrowanie. Spójrzmy na ekran. 9:12. Do katastrofy jeszcze 1,5 godziny. Krasnokucki, pułkownik Krasnokucki. Pilot wojskowy 1. klasy był dowódcą tego pułku wojskowego lotnictwa transportowego, który przybywał na lotnisku Siewernej. Po rozwiązaniu pułku szef 610 Centrum Bojowego Wykorzystania Przekwalifikowania Personelu Lotniczego Wojskowo-Transportowego Lotnictwa. Mówi nie wiadomo do kogo. I Meteo Marczynko, Marczynko to meteorolog, mówił: mgłę nie oczekuje. Nie Włodzimierzu, co się do kogoś tam. Przykryło, przykryło nas mgłą. Mija 7 minut, ten sam Krasnokucki. Nikt. I Marczynko wczoraj cały dzień mówił. Nikt nie przewidywał i nikt nie zapowiadywał mgłę. I rano było wszystko w porządku, a teraz o 9:00 raz zaciągnęło, widoczność około 1200. Myślę, że o 10:40 temperatura pójdzie, w sensie, że będzie cieplej. Ale w każdym przypadku gorzej od 1500 nie powinno być. Jeszcze mija minuta. Zobacz, ukryła mgłą momentalnie, mówi Krasnokucki. Minęło jeszcze kilka minut. Mgła falami, coś podobnego. No skąd mgła, mówi Krasnokucki. No skąd mgła o 10:00? Przekleństwo. Nie, no to wariactwo. Dalej jeszcze 4 minuty. No rozumiesz, 0,5 godziny i tyle, falami idzie. I w prognozie nie było mgły. Kierownik lotów, podpułkownik Pluśnik. No co ty milczysz? Mgła ukrywa? Ojej. Krasnokucki za minutę odpowiada. Nikt nawet nie zapowiadał. Jeszcze mija kilka minut. I Krasnokucki do kogoś dzwoni. Dzwoni do kierownictwa i prosi, żeby go połączyli z operacyjnym dyżurnym. Pułkownik Krasnokucki, proszę do telefonu operacyjnego. Połączyli się. Znaczy Smoleńsk ukryło. W prognozie jej, szybciej za wszystko mgły, nie było. W ciągu 20 minut wszystko zakryło. W prognozie nie było, powtarza znowu Krasnokucki. Chyba już po raz 5. Wilgotność 80. Skąd ona się wzięła? O 9:00. Pokryło całkowicie. Widoczność teraz 400 metrów. Mija dość dużo czasu. 0,5 godziny. Oficerowie nadal rozmawiają. Słuchaj, no meteorolog jest jakiś niemądry, co? Niewidz odpowiada. On podaje teraz 800 metrów. No jakie 800? Odpowiada Krasnokucki. To znaczy, oni rozmawiają o informacji, którą podaje im służba meteorologiczna. Meteosłużba mówi im, że widoczność 800. Oficerowie patrzą w okno i tutaj metrów 200-300, a dalej i nic nie widać. No tak, zgadza się. Taka była interesująca mgła.
Tak się zdarza. Taka była mgła i na końcu przychodzimy. Czytam wydruki odszyfrowania nagrań otwartego mikrofonu do zakończenia tragedii. Patrzymy na ekran. 10:24. Do katastrofy zostało 16 minut. Zaczyna kontaktować się 101. 101 to akurat i jest polski samolot Tu-154. Oni wymieniają się informacjami, jakie jest lotnisko zapasowe. Korsarz. Umowna nazwa zapasowego lotniska. Powiadamiają polskiemu samolotowi. Mgła, widoczność 400 metrów. Zrozumiałem. Proszę zwrócić uwagę. Rozmowa prowadzi się na czystym języku rosyjskim. To znaczy, że żadnej bariery językowej nie było. Ziemia powiadomuje o warunkach meteorologicznych. Widoczność 400 metrów. Ciśnienie, temperatura. Całkowicie, klarownie powiadomują swój wniosek. Warunków dla przyjęcia nie ma. Na to o 10:25, za kilka minut do katastrofy, polski samolot, szybciej za wszystko był to dowódca załogi Arkadiusz Protosiuk, odpowiada na czystym języku rosyjskim i powiadomuje swoją decyzję. Próbujemy podejście, ale jeżeli nie będzie pogody, to w takim razie pójdziemy na drugie koło. Absolutnie normalny dialog ustawowy i procedura podejmowania decyzji. Ziemia informuje, nie ziemia, nie dyspozytorzy podejmują decyzję lądować czy nie, dlatego jest człowiek z długą i ładną nazwą, dowódca samolotu. Ziemia poinformowała o warunkach meteorologicznych, podała swoją ocenę warunków dla lądowania nie ma. Dowódca samolotu informuje o podjętej decyzji. Jeszcze raz, dosłownie, po literach. Dziękuję, ale jeżeli możliwe, spróbujemy podejście. Ale jeżeli nie będzie pogody, to w takim razie pójdziemy na drugie koło. I w końcu rozwiązanie. I w końcu rozwiązanie. Tutaj rozwiązanie to ostatnia minuta tych osób. No nie tych, a tych, którzy w powietrzu. Więc RZP, to kierownik podejścia do lądowania na ziemi, mówi: to pierwszy, wykonujcie czwarte zawrócenie. Nokucki jako starszy w randze, kierownikiem był Plusnin, ale chyba Krasnokuckiego zawołali, ponieważ on znał to lotnisko. Mówi absolutnie poprawne słowa. Ty głównie daj mu na drugie koło, a dalej on sam. Niech on sam decyduje, niech sam podejmuje decyzję. W tym nie ma nic nienormalnego, żadnych pretensji do dyspozytorów nie ma. A dalej zaczyna się odliczanie. Kierownik podejścia do lądowania powiadomuje samolotowi oddalność 10, wejście na ścieżkę schodzenia w dobrym kierunku, 6 w dobrym kierunku na ścieżce schodzenia, 4 w dobrym kierunku na ścieżce schodzenia, 3 na ścieżce schodzenia. Jak widać, z interwałem 13-14 sekund samolot przelatywał dystans mniej więcej około 1 km. Ziemia informuje, tyle to kilometrów w dobrym kierunku na ścieżce schodzenia. Jesteście jeszcze bliżej, na ścieżce schodzenia. A na nich kto krzyczał? Na pilota, mówią, krzyczał pijany generał. A dlaczego ziemia, dyspozytorzy, ile tam razy? 4-5 powtarzają. Informuje samolot o tym, że on znajduje się na ścieżce schodzenia, w dobrym kierunku, jeżeli on naprawdę leci w las i zamierza się uprzeć w las. Moim zdaniem odpowiedź na to pytanie widzimy na następnej stronie nagrania otwartego mikrofonu, a mianowicie dyspozytorów wykorzystywali na ciemno. Proszę spojrzeć na ekran. Patrzymy na ekran. Czytać na głos tego nie mogę, nie mamy znaku 18+. Wszystko widzą Państwo przed sobą. Ile to jest? 24 sekundy samych przekleństw. Same przekleństwa. Powiedziałbym czysta histeria. 24-28 sekund. Dwaj oficerowie, którzy dużo w swoim życiu widzieli, piloci wojskowi, znajdują się w szaleństwie. Bezprzerwnie przeklinają, beznadziejnie wołają 101 pokład, potem znowu przeklinają.
i tylko za 28 sekund w końcu Krasnokutski, wciąż histerycznie krzycząc, daje pierwszy przemyślany rozkaz. Dajcie straż pożarną dotąd, przekleństwo, które nadal przedłuża się. Nie uważam, że pułkownik i podpułkownik byli takimi cudownymi aktorami ze spalonego teatru, że oni mogli taką scenę odegrać za scenariuszem. Szybciej za wszystko, oni mają absolutnie szczery szok emocjonalny. Oni w ogóle nie przewidywali i nie chcieli takiego wyniku. Ich chyba wykorzystywali na ciemno. No a dlaczego wtedy oni mówili w dobrym kierunku na ścieżce schodzenia? Na ścieżce schodzenia. Wersja Frankiera, która zasługuje na poważne rozpatrywanie, polega na tym. To nawet nie wersja, to wiadomy fakt, że standardowy radiowy system wspomagania lądowania nie działał. Został zainstalowany przenośny mobilny system podejścia do lądowania, który był celowo zaprogramowany tak, że prowadził samolot po ścieżce schodzenia, która kończyła się nie pasem startowym, a lasem. Jedno Pluśnin, Krasnokutski, kierownik podejścia do lądowania obserwowali monitor tego systemu. System pokazywał, że wszystko w porządku. Oni całkiem sumiennie powiadomywali tą informację załodze, ale wszystko było niepoprawnie, ponieważ tak był zaprogramowany ten system. I w końcu spójrzmy na ostatnią stronę, równo trzy wiersze nagrania otwartego mikrofonu. Tam bardzo, bardzo i bardzo ważne słowa. O tym już dużo razy mówiono, ale jeszcze raz powtarza się. Równo minuta po katastrofie. Ziemia konstatuje, na drugie koło iść zaczął, potem zniknął. O czym już dużo razy mówiliśmy. Samolot zaczął podejmować się od ziemi, to znaczy, że kiedy on w końcu wynurkował z mgły, sztucznie stworzonej szybciej za wszystko, i kiedy Arkadiusz Protosiuk, dowódca pokładu, zobaczył, że on ląduje nie na pas startowy, a w las, on zaczął iść na drugie koło. Samolot zaczął podejmować się od ziemi i zniknął. Ostatnie pytanie w całej tej historii. Nie wiemy, skąd się wzięła ta mgła. No już jeżeli nawet Krasnokutski, który był kierownikiem pułku na tym lotnisku, nie mógł zrozumieć, skąd ona się wzięła. I dlaczego ona tak szybko zagęsła i przy takiej pogodzie i temperaturze, skąd ona się wzięła? Pytanie polega na innym. Dlaczego w tych złych warunkach meteorologicznych, nie widząc ziemi, w końcu dowódca polskiego samolotu, Arkadiusz Protosiuk, zaczął lądować? Dlaczego nie odeszł z wysokości podjęcia decyzji 60 metrów na drugie koło? To skomplikowane pytanie. Nie mam na niego żadnej odpowiedzi. Mogę tylko na głos przeczytać wersję Frankiera, która moim zdaniem zasługuje omówienia. Ona jest przed Państwem na ekranie. Do tego momentu, do momentu, kiedy samolot był na wysokości podejmowania decyzji, dowódca samolotu stabilnie obserwuje ustawione dla dezorientacji załogi, dla oszustwa, prościej mówiąc, dodatkowe światła. Bez wątpienia uważa, że to światła przybliżenia pasu startowego. Swoją pozycję odnośnie nich on ocenia jako dobrą dla lądowania, co i jest motywem dla podalszego obniżania się. Powinienem powiedzieć, że chyba już 10 razy pochwaliłem raport Frankiera i powiedziałem, że nikt nic bardziej poważnego nie napisał, łącznie z raportem Komisji Mocarewicza, moim zdaniem. Ale teorie spiskowe takiej skali mnie jakoś wtedy zdziwiły. Jakie światła ktoś stawił, to już w ogóle kryminał. Patrzymy na ekran. Co to jest? Zrzut ekranu, który zrobiłem z tego nagrania. To nawet nie kino, a amatorskie nagranie, zrobione kilka godzin po katastrofie. Państwo zaraz mogą zobaczyć to nagranie. Widać ułamki samolotu. Widać te ułamki, więc to nie jest jakiś inny las. I tutaj jakieś takie ciekawe przedmioty na jakimś pudełku z żelaznym,
Podparte deskami. Co to za przedmioty? To te same przedmioty, tylko na dobrym, jasnym obrazku. To światła lądowania, reflektory do lądowania. Normalna rzecz. Ludzie ich projektowali, robili po to, by te światła były nawet przez mgłę pilotom widoczne. Nie znajdują się, no to taka rzecz standardowa. Przez każde 100 metrów stoi grupa świateł, tych reflektorów, oni mają pełną liczbę na każdym, nazwijmy to, rubieżu i przelatując nad nimi 100 metrów, przelatując nad nimi pilot mniej więcej może orientować się i rozumieć, że on porusza się mniej więcej, przynajmniej wzdłuż osi pasu startowego. To wersja flankiera. Realny miejscowy system nie działał, jak teraz zobaczyliśmy. Dziwne nagranie w lasie, na jakichś pudełkach znajdowały się światła, które prowadziły samolot w las. Jeżeli Państwu wydaje się to już całkiem jakimiś głupotami, to proszę zobaczyć, co napisano w końcowym raporcie MAK, strona 63. Główna kontrola światłotechnicznego sprzętu odbyła się o 9 rano 11, to znaczy następnego dnia. Odkryto, że światła drugiej i trzeciej grup 800 i 700 metrów od początku pasu startowego są nieobecne. Były tam fragmenty lamp, kabel zasilający przerwany. W światłach pierwszej grupy 900 metrów były rozbite filtry światła, z trzech żarówek świeciła jedna. W ogóle opisanie jakiegoś przydworcowego placu w dzikiej prowincji, gdzie bezdomne osoby coś rozbili. W takim stanie dla czegoś okazał się światłotechniczny sprzęt lotniska, na który, powtarzam, 3 dni wcześniej bezpiecznie przeleciał premier Polski Tusk, na które wieczorem bezpiecznie przeleciał Putin. Do tego czasu już chyba zmienili żarówki. Widzieliśmy policjantów, którzy wkręcali żarówki. Ale w moment katastrofy jakoś źle było z tymi rządami lamp. Inne nic nie powiedziano. Cie amatorskie wideo nagranie odnotowało pudełko, na którym stoją podobne na standardowe reflektory. Tylko dlaczegoś stoją na deskach i stoją wśród lasu. Myślę, że wszystko, co można było powiedzieć na ten temat, powiedziałem. Dodać coś do powiedzianego? Nie mam co. I nie mam po co.